Centrum Zdrowia Psychicznego we współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora organizuje dla seniorów spotkania dotyczące samotności, uzależnień i tego, w jaki sposób otrzymać pomoc psychologiczną. W trakcie seniorzy mogą dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy, jak radzić sobie z kryzysami i dbać o zdrowie psychiczne. Generalnie najczęstszym poruszanym tematem przez seniorów jest samotność. Jest tak naprawdę trochę taka izolacja społeczna, poczucie tego, że nie są już tak potrzebni w społeczeństwie, jak byli wcześniej, no i właśnie radzenie sobie z tymi kryzysami. Dlatego tutaj poruszamy tematykę uzależnień, żeby trochę tej profilaktyki u seniorów, pokazać im tą profilaktykę, bo często w kryzysach, jeżeli chodzi o wszelkie używki, jest to tak naprawdę szybka droga, ale niestety nie prowadząca w żadne dobre miejsce. Samo to przejście na emeryturę, utrata bliskiej osoby, syndrom opuszczonego gniazda, czyli dzieci nas opuszczają, wnuki gdzieś przeprowadzają się dalej, no ta osoba zaczyna się czuć jakby niepotrzebna, szukająca pomocy albo nie umiejąca nawet sobie poradzić z tym problemem. No, kryzys życiowy jest przejściowym kryzysem i czasami może być motywujący, bo jakby odnajdujemy siebie samego, że możemy sobie w jakiś sposób pomóc w trudnych sytuacjach, że gdzieś możemy się otworzyć na innych ludzi. No tutaj Państwo też poruszali taki ważny temat, że jakby kiedyś ta pomoc sąsiedzka była też inna, że teraz dużo młodych ludzi się wprowadza, mieszkania są wynajmowane. Jest taka powierzchowna relacja między osobami, z którymi się kontaktujemy. Generalnie, jeżeli chodzi o identyfikację kryzysu bądź trudności życiowe, z którymi dana osoba w danym momencie się zmaga, jak najbardziej zapraszamy na Ostrowskiego. Jeżeli faktycznie już tutaj dojdzie do uzależnienia i będzie można to tak naprawdę zidentyfikować i rozpoznawać jako uzależnienie, to wtedy zapraszamy do placówki na Bierutowską, to jest placówka Provita i tam są specjaliści stricte od uzależnień alkoholowych. Jeżeli chodzi o inne uzależnienia, to również można kontaktować się z placówką na Wszystkich Świętych. Otwarcie się na drugiego człowieka, korzystanie z różnych możliwości, bo myślę, że miasto w tej chwili no jakby tak współpracuje z różnymi centrami i daje możliwość tym ludziom. Kiedyś nie było takiej możliwości dla seniorów, jak w tej chwili, że można pójść do kina, są różne jakieś karnety darmowe, wejścia do muzeów i różnych miejsc bez opłat, są jakieś tam czwartki dla seniora. No żeby też gdzieś wyczuli, że jeżeli ten kryzys się przedłuża, że znaczy, że trzeba się gdzieś do kogoś zwrócić, czyli do psychiatry, do psychoterapeuty. Korzystanie, żeby nie bać się o tym mówić swoim najbliższym w rodzinie, no to jest takie istotne i ważne. Kompleksowa pomoc świadczona przez Centrum Zdrowia Psychicznego jest bezpłatna.